Witam wszystkich, bardzo serdecznie, z tej strony ja, MCO, z wami Ferdinand Funkin, ale nie byle jakiej Ferdinand Funkin, nie takiego, którego przywykliście, ktoś, czego nie widzieliście nigdy wcześniej, czyli versus MC, versus ja. Ale to nie powinien być versus ja, ponieważ zobaczycie zaraz, że nie jestem ja w grze, jest ktoś inny w grze, panie i panowie. Jeżeli mój kanał śledzicie, jeżeli na bieżąco śledzicie mój kanał, zobaczyliście, że zmienił się awatar i zmienił się banner i pojawiła się pewna czarno-zielona postać, która była już na kanale wcześniej, ale w innej formie. Była w formie tak, jak teraz widzicie na ekranie. A aktualnie jest w formie, uwaga panie i panowie, takie, zobaczcie, jest mój kot, którego ja ustawiłem kiedyś po prostu na awatarze jako postać 2D. Teraz jest w postaci w 3D i jest jako grywalna postać w Ferdinand Funkin. What the hell? Na razie tylko do 3 tygodni pierwszych jest. I to tutorialu też oczywiście. Ale to jest niesamowite, jest ikonka właśnie na pasku na dole, moja. W sumie nie moja, tylko mojego kota. Tylko ja ustawiłem. I teraz zadanie jest dla was, panie i panowie. Jeżeli to wam się podoba, dajcie imię do tego kota. Wybieram, które mi się najbardziej spodoba. I chciałbym, żeby to imię pasowało do tego kota. I do kanału ogólnie. Może być... Nie przyjmuję polskich imion, na przykład... O, nazwijmy go Daniel. Nie. Chcę jakieś oryginalne... Oryginalne imię. To po prostu nazwę. To jest aktualnie maskotka naszego kanału i ja bym bardzo chciał wbić go wszędzie, więc jeżeli nie, chcecie sobie jakąś modyfikację z czegokolwiek, ja bardzo chętnie to zobaczę. To jest pierwszy raz, kiedy w mojej karierze YouTube'owej takie coś się stało, że ktoś zrobił modyfikację stricte związaną ze mną. Więc ja jestem mega szczęśliwy, że takie coś się stało. Nie macie pojęcia jak bardzo. I wow! Kompletnie i totalnie wow! Czekamy sobie oczywiście potem jeszcze drugi tydzień, żebyście zobaczyli, o co chodzi, jak to wygląda. Ponieważ tam jest animacja tego, jak pion uderza i ten kot się boi. A kot się nie daje, kot się nie daje, panie i panowie, nie da się za, nie da za wyganą. Także widzicie, moje stare logo dalej żyje w postaci ikonki na dole na pasku. To było moje stare logo właśnie na dole, które jest. Ale o tym dziwnie pomyśleć. Twórcą modyfikacji, twórcą ogólnie tej postaci, tego kota, jest X Filipowski, którego mogliście zobaczyć w komentarzach. Czy jak ogólnie widzę na kanale. I ja gościa uwielbiam za to, naprawdę, to jest... Niesamowite, co on zrobił. Oczywiście są jeszcze mapki od widzów, ale... Mapki widzów są kompletnie czym innym niż faktycznie, jak ktoś stworzy modyfikację dla was, związaną centralnie z wami. To jest wow! Jak pamiętacie, w Minecrafcie były robione też mapy, że na przykład YouTuber tam jest już ileś czasu na YouTubie i widz robi mapkę z quizem o nim, dla niego. Powiedziałem to dobrze, tak właśnie było. To sobie wyobraźcie. Dobrze było, nie najgorzej, dobrze było. Panie Piko, dobrze było. Trzecia piosenka, Blamd, trzeba się już skupić. Blamd, czy Blamd? 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 To uwielbiam to. Chciałbym, żeby ta postać była normalnie w grze. Gdybym spał na Kickstarterze, bym dodał tą postać do gry. To byłoby coś super. Może kiedyś. Ja bym bardzo chciał tą postacią rozwalić właśnie Tankmana. Tylko Tankmana oczywiście jeszcze nie ma w wersji pobeniowej, tylko jest na stronie New Ones. There we go. I pomyślcie, taka jest darmowa. Naprawdę jestem tak szczęśliwy, że... Ja po prostu czuję się jakby... Jakby nikt tego nie miał oprócz mnie, wiecie o co chodzi. To jest mega dziwne uczucie, oczywiście ma to Filip. Jeżeli on komuś jeszcze innemu wysłał to...
No ktoś inny też to ma. Ale chcę mieć takie poczucie, że tak, to jest moje. Nikt tego inny nie ma, to jest moje. To jest związane ze mną i moim kanałem. I mi tego nie odbierze, goddammit! Tak się czuję. There we go! I piko zrobiony, bezproblemowo. Elegancko. Gramy jeszcze spółki dzieciaki i będziemy ten filmik oczywiście kończyć. A wy, jeżeli wam się oczywiście ta modyfikacja podoba, powiedzcie, napiszcie w komentarzach Filipowi, nie wiem, co pozmieniać, co dodać, to jakie macie pomysły, może jakie macie jakieś pomysły. Co wam się podoba, napiszcie. Na pewno mu się zrobi miło i przyjemnie. Mam też mapkę od widzów do nagrania od niego. Trzy mapki mam do nagrania od widzów, także będzie ciekawie. Oczywiście tylko w grze na razie jest postać, nie ma nigdzie indziej. Na przykład przegramy, że to też jest boyfriend zamiast kota. Ale hej. Nie można od człowieka oczekiwać cudów. Nie prosiłem go oczywiście nikogo, że modyfikację mi zrobił. To dostałem kompletnie z dupy, byłem kompletnie w szoku. Może na scenie powiedziałem, o fajnie by było, gdyby postać była zrobiona. I napisał, okej, robię, coś tego typu. Ja spodziewałem się, że zrobi. Ale też nie było tak, wiecie, że zapytałem po prostu. Hej, zrobisz mi modyfikację do Final Funkin. Po prostu miły gest od widza, który był na streamie. To było niesamowite. I to dalej jest niesamowite. Ja to zobaczyłem, mówię do mojej dziewczyny. Patrz! Patrz! Zobacz, co się dzieje! Byłem tak szczęśliwy, że nie mogłem po prostu wytrzymać. I zacząłem pokazywać wszystkim, nie? Patrzcie co mi zrobili, po prostu, zobaczcie co zrobili! Mam moją postać w grze! Dalej jestem ultra szczęśliwy z tego, naprawdę. Takie małe dziecko, fabryce czekolady! Mam też modyfikację wygadą na lepszy spukes. Bo oryginalny spukes, jak pamiętacie, był bardzo, bardzo zepsuty, więc... Offsynki w ogóle. Widzieliście, jak się w ogóle podobał? To jest super. Powinienem kota sobie wyglądać, jak przefarbować go, nie? Ale nie będę jak inny YouTuber. Lecimy Sow. Oczywiście w wersji pobraniowej nie ma piosenki Monster. Ale nie szkodzi, skończymy sobie na Sow i... Zobaczymy potem, co wy myślicie w komentarzach na temat tej modyfikacji. Dajcie oczywiście jeszcze raz znać. Co myślicie o banerze? Co myślicie o awatarze? Który zrobiłem ja, oprócz właśnie tej postaci. Także mam nadzieję, że ogólnie wszystko wygląda fajnie, także dajcie znać, czy wam się podoba. Czy może lubicie, nie wiem, stary awatar, czy... stary baner, czy... Pięknie, elegancko, super, zajebiście. Boże, jak zepsułem tutaj. Jeszcze 60 FPS, na scenie macie 120, a tu macie 60, to więcej niż 120 na scenie macie. To się ciekawie gra. Wersja oczywiście online jest lepsza. Mi się wydaje, na stronie na Newgrounds lepiej gra Final Funkin niż na wersji pobraniowej. Ale hej, to było dziwny trafem versus MC, tak to się nazywało. Nie wiem, jak to nazwę, czy nie wiem, versus MC, Final Funkin, czy coś tego typu. Nie mam pojęcia. Oczywiście powstał jeszcze film, który zrobił Karol. I było Karol vs MC Fake MMA, właśnie Ferdinand Funkin. To był mega taki shitpostowy, dynamiczny filmik, ale też dam do niego link w opisie, sobie zobaczycie. I dajcie znać, co o nim myślicie. I tam pod w komentarzach, a to było vs MC X Filipowski. Kurwa, dziękuję ci, nie? Aż powiem brzydko. Nic takiego się nie stało nigdy wcześniej w całej mojej karierze i... Nie wiem, co powiedzieć. Po prostu nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję ci, że...
mam coś takiego dla siebie i mogę się tym cieszyć i pokazywać innym i mówić tak o zajebistych widzów i mój kanał się rozwija. Dzięki wielkie! Trzymajcie się, na razie, cześć i powiem, zapraszam was na kolejne odcinki na tym kanale i na kolejne odcinki ogólnie z Fetem Funkin. Trzymajcie się! Pa, pa!